Jak bezpiecznie głosować online? Działasz w organizacji pozarządowej, lokalnej wspólnocie albo chcesz włączyć się w decyzję, do której ktoś zaprosił Cię w internecie? Chcesz podejmować decyzję online, ale mieć też gwarancję tajności swojego głosu i prawidłowości przebiegu głosowania? Możesz to zrobić przez platformę do głosowań lub bezpośrednio.pl. To darmowe, powszechnie dostępne narzędzie, by decyzje w organizacjach i wspólnotach wokół nas były bardziej demokratyczne. Jak to działa? Jeżeli ktoś Cię już zaprosił, wystarczy, że klikniesz w otrzymany link i zapoznasz się ze szczegółami głosowania. Znajdziesz tam jego opis, termin, informacje o organizatorze i pytania, na które możesz odpowiedzieć. Po oddaniu głosu czekaj na kolejny mail, w którym będziesz musiał potwierdzić swój głos. Nie musisz się rejestrować, zakładać konta ani zostawiać dodatkowych danych. Jeżeli poproszono Cię o pozostawienie adresu e-mail, sprawdź dane organizatora, zostaw swój adres zgodnie z uznaniem i czekaj na mail w sprawie konkretnej decyzji. Tu też nie potrzeba nic więcej niż Twój adres e-mail. Zero rejestracji i nadmiarowych wymogów. Po głosowaniu otrzymasz protokół z głosowania z jego wynikami. Gdyby coś poszło nie tak, protokoły pozwalają na weryfikację przebiegu głosowania przy zachowaniu tajności głosu. Wszystkie uprawnione do głosu osoby mogą wspólnie odtworzyć jego przebieg bez ujawniania treści swojego głosowania. Dzięki kryptografii i technologii blockchain nikt nie może go sfałszować, dosypać głosów osób nieuprawnionych ani zagłosować wielokrotnie. Jeżeli Twoja organizacja lub wspólnota jeszcze nie korzysta z naszej platformy, zaproponuj to władzom organizacji. Wejdź na lubbezpośrednio.pl i na nasze media społecznościowe, by skorzystać z platformy i dowiedzieć się o naszych spotkaniach w Twojej okolicy.